Jak mądrze wyznaczać cele w pracy? Poznaj 9 najważniejszych zasad. Chcesz, aby Twoi pracownicy mieli motywację do działania i podchodzili do swoich obowiązków z pełnym zaangażowaniem? Zacznij od wyznaczenia celów w pracy. Cele wyznaczają jasny kierunek podejmowanych działań i nadają im większego sensu. Są jak wskazówki na mapie, które pozwalają zrozumieć, gdzie dotrzeć i jaką drogą. Dzięki celom można też lepiej zorganizować swoją pracę, a także mierzyć swoje postępy. Jasne wytyczenie celów pomaga też poprawić efektywność i produktywność zespołu. Jak pokazują badania, brak jasno wytyczonych celów to przyczyna aż 37% porażek w realizacji projektów w firmach. Chcesz mądrze wyznaczać swoje cele w pracy? Podążaj za naszymi wskazówkami. Weź pod uwagę zarówno cele biznesowe pracownika, jak i cele zawodowe. Każdy pracownik jest częścią organizacji. Podejdź do wyznaczanych mu celów w dwóch aspektach. Zacznij od celów biznesowych. To te związane ze stanowiskiem pracownika i jego rolą w kontekście potrzeb firmy jako organizacji. Pamiętaj o celach zawodowych czyli osobistych, które dotyczą rozwoju pracownika, jego umiejętności czy awansowania na wyższe pozycje w szeregach Twojej firmy. Obie te kwestie są równie ważne. Zadbaj o spójność celów wyznaczanych pracownikom z kierunkiem rozwoju firmy. Tylko gdy te dwa elementy połączą się ze sobą, Twoja firma osiągnie sukces, a potencjał zespołu nie będzie marnowany. Tak właśnie, działa efekt synergii. Pamiętaj, że cele nie są tym samym co zadania. Zadanie to najczęściej pojedyncze działanie, które musi wykonać pracownik. Na przykład wykonanie telefonów do 10 klientów. Może być ono jednym z elementów, które prowadzą do osiągnięcia celu. Natomiast celem może być na przykład zwiększanie do końca półrocza skuteczności sprzedaży o 5%. Wniosek? Wyznaczając cele, Patrz na nie w szerszej perspektywie. Zaangażuj pracowników w proces wyznaczania celów. Nie narzucaj pracownikowi celów z góry, wypracuj je wspólnie z każdym z nich. Na tym polega rola dobrego menedżera. Warto raz na jakiś czas odbyć rozmowę z każdym z członków zespołu i ustalić takie cele, które pomogą mu się rozwinąć, przysłużą się firmie. Zadbaj o to, aby cele były jasne i konkretne. Skoro cele mają wyznaczać kierunek działania, to muszą być jak GPS: być jasne i nie pozostawiać miejsca na niedomówienia czy nieporozumienia. Wyraź je prostymi, krótkimi zdaniami, a w razie wątpliwości doprecyzuj w rozmowie z pracownikiem. Określ również jasne zasady mierzenia postępów w realizacji celów. To pozwoli na bieżąco sprawdzać, ile jeszcze pozostało do końca drogi. Ustalaj takie cele, które da się osiągnąć. Nie oczekuj od pracownika niemożliwego. Oceń, czy ma on zasoby, które pozwolą mu zrealizować wytyczony cel. Jeśli źle oszacujesz jego możliwości, efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Pracownik zniechęci się i zestresuje, a jakość jego pracy spadnie. Spraw, by każdy cel był ekscytujący. Powinien być realistyczny, ale jednocześnie ambitny, tak aby jego realizacja stanowiła ciekawe wyzwanie. Satysfakcja, którą pracownik uzyska, osiągając więcej, to najlepszy motywator do dalszego zaangażowania. Pamiętaj też, że ekscytujący cel to taki, który ma wartość dla organizacji i dla samego pracownika. Zawsze określaj cele w czasie. Wyznaczanie terminu rozliczenia celu jest konieczne zawsze, bez wyjątków. Dlaczego? Ponieważ brak określenia czasu na jego realizację sprzyja odsuwaniu jego wykonania na później. Pamiętaj przy tym, że cele najlepiej wyznaczać w dłuższej perspektywie. Na przykład w Google rozlicza się je raz na kwartał czy półrocze. To wystarczająco dużo czasu, żeby poradzić sobie z większymi wyzwaniami. Zapisuj wytyczone cele. To, co na papierze, zyskuje wyższą rangę i bardziej zobowiązuje. Poza tym, do zapisanych celów Łatwiej wrócić, tak, by określić stan ich realizacji w wyznaczonym czasie. Dobrze wytyczone cele to połowa sukcesu. Wyznaczaj je mądrze i obserwuj, jak rozwija się twój zespół, a wraz z nim cała organizacja.